Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bland. Ja dzisiaj sobie kontynuujemy nasze przygody z grą Wolfenstein 3D. Jesteśmy teraz w sekretnym levelu, tak naprawdę. I co ciekawe, kurczę, znowu jak zakończyłem poprzedni odcinek, zapomniałem się zapisać, i potem jak znowu włączyłem grę, musiałem ponownie przejść ten kawałeczek z poprzedniej mapy. Dlatego mam teraz trochę większy wynik, jeśli chodzi o score, ponieważ zdobyłem sekret, który wcześniej nie zdobyłem. No ale tak tylko was informuję, a teraz już nie zwlekając, chyba wychodzimy na zewnątrz. Oczywiście cały czas towarzyszy mi moja wierna mapa, która będzie mi wszystko pokazywać. Muszę tu być bardziej czujny. Ale ich zaskoczyliśmy troszeczkę. Niczego się nie spodziewali. No i dobra, no i sprawa wygląda tak, że patrzcie, wydaje się, że wszędzie, kurczę, wszędzie ściany. O co chodzi? Ponieważ to jest taki poziom trochę specyficzny, jest dlatego, że zobaczcie, jak tutaj są jedyne drzwi. Jak tutaj wejdziemy, to oczywiście będzie trochę walki. Trochę się oddalę, bo z większej odległości nie miałem problem, jak we mnie trafić. Kurczę, zastanawiam się, czy nie lepszy byłby minigun. W każdym razie zobaczcie, tutaj się wchodzi, tu już jest... Co jest grane? Koniec poziomu? Naprawdę? Już? Tak mógłby się ktoś zastanowić, o co chodzi? Czemu taka niespodzianka? No, otóż to jest tak zrobione, że... Wszędzie wokół są tajne przejścia. Tak, sekretne poziomy słyną z tego, że pełno jest tajnych przejść wokół i... po prostu świecie wystarczy podejść do... Do większości ścian tutaj, gdzieś tutaj na przykład na końcu. No, wydaje się podejrzane, co nie? Ale podchodzimy. No i proszę, tajne przejście, co nie? Czyli wychodzi na to, że w tym epizodzie chyba będziemy tylko z tymi takimi silniejszymi przeciwnikami trochę walczyć. Tak mi się wydaje w takim razie. Na to, tak z tego to tak wynika. Tak, i tutaj oczywiście jest przejście, jedno przejście na drugim przejściu, tajnym przejściu jest. Czyli na przykład, opatrzcie, to jest kolejne tajne przejście. Ogólnie to jest dużo tajnych przejść. Cała mapa składa się z miliona tajnych przejść. Na tym właśnie polega sekretny, tak naprawdę sekretny poziom. No i dobra, i teraz tak naprawdę możemy pójść w dwie różne miejsca. Jedyny jest taki plus, że przeważnie... Ło, normalni ci, wojownicy! Ja nie myślałem, że jeszcze ich kiedykolwiek spotkam. Myślałem, że to już na zawsze utknę w tych niemiłym dla mnie środowisku. Miło czasami jest spotkać po latach walki z jakimiś zombiakami, nareszcie zwykłych naszych kolegów. Cóż, przynajmniej tyle. To jest właśnie ten dobry plus, że czasami można spotkać jednak zwykłych żołnierzy. To jest takie piękne. O, patrzcie, nie ma tu w ogóle żołnierzy dodatkowych. Aaaa, są! Trzy rodzaje! Niestety oni ze sobą kooperują, więc niestety nie będzie tak, że na przykład nie ma czegoś takiego, że walczą między sobą, a szkoda, bo to mogłoby być ciekawe, widowisko. Dobra. I tak, ten pomieszczenie zostało spenetrowane, możemy teraz wrócić do pomieszczenia głównego, czyli tutaj. Gdzie teraz się udam? Ja się tu ponownie zapiszę, mam bardzo dobre statystyki, więc zapiszę się właśnie na ten save. Będę się zapisywać częściej w tym epizodzie, ale to chyba logiczne, bo jednak ten epizod jest o wiele trudniejszy od poprzedniego, więc chyba logiczne będzie, że będę się na nim częściej zapisywał. Dobra, otwieram kolejne tajne przejście, uwaga. Teren wydaje się początkowo czysty, wchodzimy głębiej. I głębiej. I nadal jest czysty. Dobra, korytarz okazuje się, że jest całkowicie pusty. I mamy tutaj tak, mamy tutaj dwa przejścia. Chyba nie ma znaczenia, którym się udamy najpierw, do którego się udamy najpierw, dlatego zacznijmy od tego może. To już na pewno nie będzie tak łatwo. Wiedziałem, ale nie, dobrze nam poszło. Dobra, nie poszło nam źle w sumie. Mówiąc nie poszło nam źle, mam na myśli, że poszło nam całkiem elegancko. Niby tutaj jakieś kościotrupy, nie kościotrupy, bo to są chyba jakieś martwi ludzie. W ogóle Wolfenstein zawsze mi się podobał pod tym względem, że on tak ciekawie jest zrobiony, że niby wiadomo, wojna, nie wiadomo co, ale zawsze jakieś paranormalne rzeczy są, że Niemcy knują jakąś tajną operację. No jak w opisie wam chyba mówiłem, o co chodzi tutaj, że też Niemcy i tam doktor Schnaps knują jakieś... majstrują przy ożywianiu zmarłych. To zawsze mi się podobało w Wolfensteinie, że po prostu jest taki przesyt tych takich elementów nadparanormalnych. No, ale patrz, trzasną mnie.
Ale to są moi przyjaciele, ja tych to bardzo kocham po prostu. Po prostu ci panowie są tacy kochani. No ci już nie do końca. Dobra. No. No i tu mamy więcej apteczek jest trochę, zauważyłem też. Ale jest też silniejsi przeciwnicy troszeczkę są. No dobra, to jeśli chodzi o ten zaułek, to... A nie, 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 momencik, tak sobie już idę. A tutaj jest jeszcze jeden taki ciekawy element, więc też nie opłaca się od razu iść. Zobaczcie sami, kolejne tajne przejście. No to elegancko zabieramy co nasze i możemy teraz, dopiero teraz, iść dalej. Trzeba właśnie, trzeba tu jednak badać, bo tu mówię, dużo jest tajnych przejść w tych sekretnych poziomach. Dużo, 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 dużo. Dobra. Kolejny jakiś taki segment został oczyszczony. Jest jeszcze jeden taki segment, który jest dosyć spory. Tutaj, tak? O! No dobra, to wbijamy tam. I tutaj też mamy... możemy pójść albo w lewo, albo w prawo. W tym przypadku pójdziemy na razie w lewo. Na razie korytarz wydaje się pusty. Takie podłużne. O, coś jest nie na rzeczy. Zobaczcie, martwi, martwe ciała. Dobra, zabiłem go z dosyć dużej odległości. Jednak w tym Wolfensteinie... Jak mnie zaskoczył! Jednak w tym Wolfensteinie są tylko trzy rodzaje broni, co nie? Nie ma więcej rodzajów broni. To jest takie dosyć też specyficzne. O, ja cię kręcę, był jeszcze jeden, ale fart, że na szczęście udało mi się go zabić. No, ale jednak w tym Wolfensteinie gra ma swoje lata, jednak są tylko trzy rodzaje broni. Szkoda, bo myślałem, że może większy arsenał będzie, ale i tak jest naprawdę super. Naprawdę bardzo przyjemnie, mimo że to jest stara gra, naprawdę bardzo przyjemnie mi się w nią gra. Ja nie chcę nic mówić, ale po prostu gra w tą, tą produkcję jest naprawdę przyjemna, po prostu świecie. Po prostu świecie jest przyjemna. Dobra, kolejny segment, kolejny element czapki został oczyszczony, lecimy dalej. Znowu się zapiszemy, tak wiem, znowu się zapisujesz blady. No zapisuje się, bo jednak teren nie jest taki bezpieczny. To, że tam jacyś pro gracze w to grają i nie mają żadnych problemów z tym poziomem, no to... Ach, no cóż, jakby ja bym tyle grał, to może też bym nie miał problemów. O, czają się. A patrzcie, jak ich dużo się czai. Widzicie? Na całej długości poziomu wręcz. O, jeszcze. Czają się i dużo życia przez nich zmarnowałem. Na szczęście się zapisałem. A nie, myślałem, że może tutaj ktoś będzie. Ej, no weź tą amunicję. Dobra, jest kolejny... kolejna salka. O, i tu jest chyba taki korytarz dosyć podłużny i tutaj chyba w nim nikogo nie ma. Zastanawiam się, czy jest jakieś tajne przejście w tym korytarzu? Nie, to jest korytarz bardzo długi, ale niczego... On tu można nieźle punkty nazbierać, ale chyba w nim nikogo nie ma. Znaczy nie wiem, ale mam, liczę, mam głęboką nadzieję, że tak faktycznie jest, że nikogo w nim nie ma. Bo gdyby ktoś był, to mogłoby się źle dla mnie skończyć. Zwłaszcza, że moje życie faktycznie, jakby nie patrzeć, jest trochę ograniczone. Można sobie tu nieźle nazbierać tych dodatkowych punktów. Cóż, takie ciekawe, ciekawy labirynt. Nie wiem, po co Niemcy to budowali. Cóż, nie moja sprawa. Ja ci kręcę, ale farcik. Uff, trochę mało brakowało, szczerze mówiąc. Naprawdę mało brakowało. Mogliby mnie łatwo zauważyć, ale na szczęście ogarnąłem stosunkowo szybko tą sprawę. No i tu się wydaje, że to jest niby taki, wiecie, ślepy zaułek i sprawy, ale, no, ale tak nie do końca w sumie. Bo tu jest chyba wyjście też z tego, co się, tak mi się wydaje. Tajne wyjście, rzecz jasna, oczywiście, bo przecież zwykłego, jak widać, nie ma. O, ile zbierania i potem zginę i będę musiał zbierać to jeszcze raz. Jak myślicie, tak się stanie? Nie wiadomo w sumie. Dobra, i sprawa wygląda tak, że tutaj jest przejście, tutaj, tajne, tu? Gdzieś tu. Tu. O.
Mamy tajne przejście i ogólnie tędy można wyjść. Można po prostu siecie wyjść, wydostać się tak na spokojnie. Więc krótko mówiąc, jest pełna kultura, co nie taki, taki skrót, żeby nie iść znowu naokoło, nie iść znowu od początku z całym labiryntem, no można sobie użyć właśnie tej drogi. No ona nam tutaj o wiele ułatwia sprawę i to jest chyba, o tutaj jest kolejne wyjście, tam wychodzimy do jakiegoś pomieszczenia, co nie? Gdzie ogólnie dało się wejść od innej strony, co nie? To ja wam wszystko jeszcze pokażę, tak mi się wydaje przynajmniej. Ci są teraz, jak patrząc, to teraz ci są dosyć kochani, co nie? Ci przeciwnicy są tacy kochani, porównując z nowymi przeciwnikami. Dobra, tu jest już czysto. Jest tu korytarz, ale ten korytarz chyba jest akurat pusty, co nie? Dobra, no. O, i tu jest niewidzę, koniec poziomu się ktoś mógłby wydawać. Momencik, naprawdę? Nie, dobra, już mam. Tu można wyjść. Jeszcze wyjście jest chyba gdzieś tutaj, co nie? Bo chyba jest takie właśnie dwa alternatywne są, że... że jest tylko tu jest wyjście. Tu jest wyjście, ale takie alternatywne, gdybyśmy od tej strony, tak? Od tej? O, jakoś tutaj. Tak, bo zobaczcie co, jesteśmy teraz w tym głównym pomieszczeniu. Tutaj też jest przejście. Żeby nie było, o tu, nie, bo to trzeba na początku w bok przesunąć, o widzicie? To trzeba w bok i teraz dopiero... I teraz dopiero tutaj to się przesuwało i teraz to działa. I dochodzimy do tego samego pomieszczenia, do którego przed chwilą wyszliśmy, dobra. Dobra, ale chyba w ten oto sposób właśnie spenetrowaliśmy wszystko, co się tylko tutaj dało, więc... Aha, życie. Właśnie tak popatrzyłem na swoje życie i patrzę, że jest trochę mało mojego życia. Poczekaj, gdzie było ten zestaw apteczek taki mega, mega duży? Był gdzieś tu, nie? Było gdzieś, pamiętam, o, mamy tu trochę kurczaka. Ale był jeszcze, pamiętam, było jeszcze jedno pomieszczenie z mega dużą ilością apteczek, bo tak właśnie patrzę, że cholera, przecież jestem strasznie ranny. A gdzie były apteczki? No nie wiem, muszę poszukać, bo nie pamiętam. Nie tutaj. O nie, była, przepraszam, jak ja patrzę. Otwórz drzwi. Jak ja patrzę, jest jedna apteczka. Dobra, jeszcze jedna apteczka i będę całkowicie zdrowy. To ja wolę to wziąć, bo nie wiadomo, jak następna runda bardzo może być trudna. Może tu gdzieś? Może tu będą apteczki? Bo ja wiem. O, jest kurczaczek, może być. To... Dobra, mam 100% i teraz w tym optymistycznym akcencie będziemy mogli dopiero zakończyć. Więc mam nadzieję, że... Cóż, zobaczymy, jaka będzie następna runda, już taka bardziej oficjalna. Dobra, lecimy. Nasz bonus, zobaczmy, no. Aha, to po prostu, za ukończenie sekretnego piętra. No dobra, i teraz ogólnie zaczynamy nasz zwykły poziom, drugi. Uff, może być masakra, będzie masakra na pewno. W każdym razie bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też się wam podobał. Ja te filmy z Wolfensteina 3D często kręcę troszkę z wyprzedzeniem, dlatego że on jest, te poszczególne levely nie są długie. Dodatkowo ja tą grę chcę w miarę szybko ukończyć, to jest też sprawa, więc tak tylko mówię. W każdym razie zapraszam do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!